Mamy jedzenie? O, lepiej! Znaczy... Siemano, cześć, witam! Kolejny odcinek z gier od was. Nowa gra, którą wybraliście. Gra, na którą mocno czekałem, bo sam bardzo dawno temu chciałem w tę grę zagrać. One Shot. One Shot. Ciężko mi powiedzieć coś więcej o tej grze. Ja tej gry za dobrze nie znam. Widziałem kiedyś, jak ona była w piku, jak zaraz po premierze bardzo dużo youtuberów przez wzgląd na jakieś tam wydarzenia w niej czy ciekawostki zaczęło tę grę ogrywać. Samemu chciałem to zrobić, ale z takimi grami jest zawsze ten problem, że nigdy nie ma się kiedy do nich zabrać. Wychodzą gry AAA, Elden Ringi, Wukongi i zawsze gdzieś tam te gry zostają w odstawce, więc bardzo się cieszę, że wy, moi widzowie, stwierdziliście, że ta gra jest dobrym pomysłem. No cóż, zobaczmy, co sobą prezentuje One Shot. Ja mogę coś zrobić? O, nie mogę ruszać tym. O, mogę. OK. Thank you for installing operating system. Ja w ogóle, ja widziałem ten fragment normalnej rozgrywki, gdzie faktycznie się chodziło jakąś postacią. Więc trochę nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy graliście, to była taka parodia chyba gier tego typu, jak zrobiło się wysyp podobnych tytułów, gdzie trzeba było gdzieś tam bawić się systemem poza samą grą. Była w tym taka gra There is no game. Bardzo fajna, bardzo serdecznie polecam jako taką komedię, satyrę na temat tych gier. Może kiedyś ją ogram, bo bardzo, bardzo mnie rozbawiła swego czasu. I do tej pory na pamięć znam jedną piosenkę z tej gry. Setting things up here. No dawaj, jak działa system? No to już zauważyłem. Co? Aha. Dobra, ale nie chcę go tu. Launch. Mogę wyjść? Ej, ja mam tutaj symulator komputera w komputerze, no nieźle. Rozumiem, bo słyszałem już pewien spoiler, powiedzmy sobie, nie wiem czy spoiler, bo wiedziałem mniej więcej co się będzie działo w tej grze pod tym kątem. Że normalnie wymaga ta gra częściowego wejścia w pliki gry same w sobie. A co za tym idzie, jako że jesteśmy na konsoli, bo gram sobie standardowo na mojej PS5, no to mamy, powiedzmy sobie, pewną symulację systemu operacyjnego. Bardzo fajnie. Hide. Nice. Nice. Dobra. Fajnie. Mogę już przesunąć? Excellent work. OK, dzięki. Just in time too. Zainstalowałeś mi? Yeah, one shot. Ready for you. Dobra, tak czy tak. Daj mnie to na środek. No daj mnie to przesunąć. Przestań gadać. Goodbye for now. Dobra. O, mamy tu jakieś różne ikony. Ja chcę zobaczyć w ogóle rzeczy. Dobra, włączajmy tę grę, bo się bardzo bawiłem tym pulpitem, to mnie bawiło, ale zobaczmy, co tu się będzie działo. One shot. Jeden strzał. Mogę dać to na pełny ekran? Aha, i tak mogę to zmniejszyć z powrotem, spoko. No jak mam przycisk do biegania, to mogę być, może być ten. Nie no, to nie jestem colorblind. Screen tear effects, o kurde.
Będą ciekawe rzeczy się działy, widzę. Dobra, wszystko on. Skip text L2. O. Tak, poproszę. Jak będę miał więcej niż raz potrzebę coś zrobić, to jest dobry pomysł. Ładnie. Git. No i lecimy. Start. Ścisz tę muzykę. Aha. Widzę, że to będzie jak point and clicky. To nie będzie łatwa gra, słuchajcie. To nie będzie łatwa gra. Okej. Okay. Czyli jest autozapis, jak zamykam okienko albo... Fajna animacja. To się nazywa animacja podklatkowa, tak? Jak się robi kilka zdjęć i jedno po drugim odtwarza. Hello? Dobra, zabierz mi ten kursor, mnie wkurza. Okej, tak się biega. TV remote! Uwielbiam w tych grach właśnie to, jak oni opisują. To są takie drobne rzeczy, ale tak książkowo opisują to, co widzą. Bo to jest tak prosta grafika, że czasem można by ten, jakby traktować to po macoszemu. A te opisy czasem robią naprawdę fajną robotę. Dobra, rozumiem, że mogę zrobić tak. Wybrać pilot jako aktywny item i teraz go użyć. I włączyć telewizor. Dalej? Dobra. Czekaj. Strasznie, wiecie, że i tak bardzo cicho już jest. Kto ma wiedzieć, jaki jest password? Access denied. Aha. Dusty books. Tak, wiem, że się tutaj obudził, ale to jest strzałka. Dobra, mniejsze. Chodźmy dalej. Door is locked. Świetnie. Door is locked. Świetnie. Czy ja już mam coś interpretować? To hasło pewnie jest gdzieś w komputerze, co? Input password. Access denied. Ta, nie ma tu nic za bardzo. Za ciemno. Nie mam latarek, nic nie mam. Mam tylko... Jest... Te mają jakieś opisy? Nie, chyba nie. Dobra. Nie spodziewałem się, że pierwsze problemy moje pojawią się tak szybko. Zawsze najlepsze hasło. Powinno zadziałać jak dla mnie. To Dark Fury in here. Ale nie mogę światła włączyć. Nie ma tutaj żadnego włącznika światła ani nic. A nie mogę użyć tego pilota w żaden sposób? Nie. Może mogę klikać po tym ekranie, co wy na to? Nie? Tak miałem, taką miałem nadzieję. Gdzie, może... Czego ja nie widzę? Okej, dobra. Skąd wiem? Przecież gra mnie nie poinformowała, że ja nie widzę czegoś, co jest na pilocie. God damn it. Jeszcze kolejność muszę zapamiętać, tak? To było w ogóle niebieski... Dobra, mniejsza. 2680. Zielony, niebieski, żółty, czerwony. 2680. Tak? Ja! Dobra! Przypomniałem sobie kolory. Jest dobrze! Jest dobrze! O, Blooks NBS, siemano. Jeśli szukasz profesjonalnego gracza zagadek środowiskowych, to nie jestem nim ja, ewidentnie. You found me. Why? What? No, w sensie, tak to by nie było gry, nie? To generalnie byłoby fajnie, no, uratujmy świat czy coś. Ale to było sprytne, takie w sensie szybkie przejście z narracji. Znalazłeś mnie, myślałem, że to jednak do użytkownika, czyli do Niko. A w pewnym momencie, jak on nazwał Niko, Niko, od razu jakby w głowie się pojawia, że on mówi do mnie. Nieźle. Dobrze, bo to jest taka wiadomość podprogowa, która nie musi być napisana chamsko na ekranie, jak często dzisiaj w grach, że wszystko musi być w oczywisty sposób opisane. You have one shot. DeathRip 07, co? E? Nie.
Wcale nie mam takiego niku. Chcę więcej. Nie włącza się. Oh fuck. Łazienka. O! Że dostałem branch. Dry branch. Świetnie. Dobra, aktywny item. Skibidi bathtub. Dobra, mam rzecz. Mam branch. Ten branch będzie potrzebny. Co idziesz robić? Czy to jest jedna z tych gier jak The Journey, która łączy graczy wbrew ich woli? Mogę włączyć tryb offline? Nie lubię ludzi. Nie chcę. Red is the branch. What? Aha, okej. Okay. Mogę wrócić do kominka? It was never used. Could be lit. Dobra, rozumiem, że zamknięte. Mamy jedzenie? O! Lepiej! Znaczy... dobra, mam alkohol. A to jest jakikolwiek alkohol. Znaczy ja strzelam, że... Pewnie, czy to znaczy, że... What? O! Wet branch. Okej. Okay. Ale tak rozumiem, że to po to, żeby łatwiej się podpaliła, bo to alkohol. Aha, czy ja... Dangerous looking spark, rozumiem. Dobra, wet branch. Podpaliłem, tak, płonie, na niebiesko! Nice. Crack of the fall, cutting it out. W ogóle jak ona się musiała dziwnie obudzić, cały jej dom jest rozwalony, ja nie wiem jak długo ona tu mieszkała. Łazi po nim, jakby nie wiedziała gdzie jest i co robi. Basement key, świetnie. Nie chcę wiedzieć co Niko trzyma w piwnicy. Nie chcę. A, myślałem, że jest dziurka od klucza. Nie mogę tego klucza użyć na dziurce od klucza? Dobra, prawdopodobnie mogę iść teraz tu. Yeah. Tak, no właśnie mnie dzisiaj poinformował Kamski, że wychodzi. Czy nie tylko mnie, tylko cały czat, ale że wychodzi też na Steamie. Zaczyna się przygoda, hehe. To jest żarówka? Po co ja odpalałem ognisko, jak mogłem podpalić żarówkę? Znaczy włączyć żarówkę. Jest prąd w tym świecie? Gdzie ja jestem? Jasno. Dobra, zobaczmy, czy mogę ją wkręcić w apartamencie. Nie, nie ma gdzie wkręcić. A tutaj? Mogę ją tu włożyć? Nie? No wygląda jakby się dało. Light bulb. A, może tak? O, właśnie. Mam wrażenie, że zrobiłem coś za szybko, czy nie? Może powinienem jednak iść w prawo na chwilę. Nie? O. Nie, wracam tam. Wróć tam! Ty, no trochę strasznie tu jest, ej. Może sobie podgłośnię trochę. Wam nie, tylko sobie. Ja będę pewnie przegapiał dużo rzeczy, jak potrzebujecie, żebym gdzieś poszedł, bo jest coś interesującego, to śmiało mi piszcie. No bo ja oczywiście będę grał w swoim tempie. No, zazwyczaj na drugim playthrough dopiero lecę po wszystkim, co dodatkowe. No longer has power. Ja mam power! Mam żarówkę, ona działa. Włóż. Włóż. A mogę tak? Na przykład? O. Nie. What's left of a robot?
Ciekawe. Wózek. Dobra. What's left of a robot? Dobra, teraz pytanie, iść do góry czy iść w dół? Rozumiem, że to jest przyczepa, z której wyszedłem. Tak, dobra, to już tutaj zostanę. Dobra, zacznijmy w takim razie od dugu... Świeci, nie. Od pójścia do góry. Z przejścia? Nie? Trochę nie wiem na razie, co jest przejściem, a co... what's left of a robot? Te tego wyjątkowo... ciężko potraktowali. Ze mną nic nie przegapisz. Can quickly travel to the locations you may you have already visited by selecting the fast travel option. Oh! Fast travel can be used indoors. Okay. Okay. Dobra, będę szedł lewą ścianą. Tego się nauczyłem grając w labirynty. O! To jest ziomo. Cześć, ziomo. O, dobra. Miałem nadzieję, że on będzie jak Haron w Castlevanii z nie Symphony of the Night, tylko Simon's Quest. O! Mamy kolejny trailer, dobra. Ale może... okej. Okay. W tej grze nie mogę skakać, to przynajmniej tyle. Znaczy, to duży plus w tym wypadku. No mam fast travel, spoko. Jest. Shut up. Nie mów mi po Niku! Niko! Nie mów mi po Niku! Okej. Now is no time for rest. Okej. O! Dobra, mogę naprawić tory. Mam możliwość naprawienia torów. Fast travel. Okej, przyjemne. Spoko, podoba mi się to. Będę, bo planuję i tak wracać później, więc bra. Dobra, nie mogę tu oddychać, świetnie. Idźmy teraz prawą ścianą. Metal Rod. O. Chaotic Evil. Don't do that. A bo chciałem, chciałem rozwalić żarówkę Metal Rodem. Podoba mi się. Nie wiedziałem, że ta żarówka jest ważna. I tak wiem, że mogę teraz fast travelować, ale nie byłem jeszcze po prawej stronie w ogóle i chciałbym po prawej stronie też być. Nie zawiesiła mi się kamera, nie. W dół dawaj teraz. Lecę. Lecę. Run for your life. Dawaj, Niko. W ogóle jest słodka postać bardzo. Taki... nie wiem, jak ją nazwać. Można powiedzieć, że... kotek. Paradoksalnie, któreś zwłoki robota mogą być mniej zwłokami niż reszta zwłok. Więc wolę klikać wszystko. O Jezus, dobra. Niko. Dobrze, bo mogę mówić jej Niko w sumie, bo to taka... bo to jak z japońskiego Neko, nie? Czyli kot w sumie. Chyba. Neko to kot z japońskiego? Chyba tak. Ty, coś żyje tu? Jednak coś żyje i to jest chyba robot. I to nie jest what's left of a robot. To jest cały robot. Aha, to ona się obudziła w tym łóżku, ale to nawet nie bardzo wiadomo, co jest w tym, w sensie, dlaczego. Nie było jej miejsce, ona się po prostu obudziła w tym łóżku, które swoją drogą podróżuje teraz za nami. Dziwne. Of course. Grand prophecy. You are a chosen one. Luk, hopie! Wybierz sobie, chcesz? Wybierz sobie, Niko, chcesz być Neo? Chcesz być Luke'em Skywalkerem? Może Harry Potterem? A może Jezusem? O, może chcesz być Jezusem?
From Eternal Darkness, tego nie znam. Jak stąd wyjść? No w sensie, jak mam uratować Niko, bo z zasad miałem ją doprowadzić do przeżycia, to to jest najlepsze pytanie, jakie mogę zadać. Jak stąd wyjść? No. Ej, ja myślałem, że on się wścieknie, jak o to zapytam. A jednak, patrzcie, nie wściekł się. To było całkiem miłe wręcz, co powiedział. Nice, że chciałby mi pomóc, ale nie może. Dobra, chcę wiedzieć coś o tym komputerze. To jest ciekawe. Ja wiem, że od dupy strony, że tak powiem, wybieram te opcje dialogowe, ale wybieram te, które mnie najbardziej ciekawią. Męskich zaimków? Czemu mam używać męskich zaimków? Nikt mnie nie poinformował, czy ona jest, on jest kobietą czy mężczyzną. Wiem, że ty mnie informujesz, ale nie mam powodu, żeby tak mówić. Znaczy teraz już mam. Kurde, będzie mi się ciężko przestawić. Wolałbym, żeby była małą, słodką dziewczynką. Miałbym większą potrzebę ochrony. Chłopca to mogę tam zabić. Trudno. Córeczka tatusia. Jestem naturalnym ojcem. Niko jest kotem. Ale skamerska gra. Dobra, komputer. Aha, dobra, no tak, ona to czytała. Matko, jakie to się robi już zagmatwane, w sensie, że... No bo wychodzi na to, że nie dość, ile to ma poziomów, że ona jakby widziała te wiadomości, czyli to, które były teoretycznie do nas, to jeszcze do tego jest dodatkowy poziom świadomości, gdzie no ja jednak steruję jej ruchami w pełni. Ja decyduję padem, co ona robi. A to znaczy, że to jej w ogóle wolna wola nie istnieje. Ona tylko potrafi mówić rzeczy, ale tak naprawdę nie decyduje nawet o tym, w którą stronę stawia kroki. Nie wiedziałem, że do tej gry powinienem sobie stworzyć nick Gentler na konsoli. Mogłem to zrobić. Matko, ona jeszcze będzie ze mną rozmawiać w takim razie, bo skoro będzie świadoma mojej obecności, to będzie mogła do mnie zagadywać w trakcie podróży? Creepy. O, mogę zmienić na Gentler? O, dzięki. Ale tak czy tak to było creepy wcześniej, żeby nie czytało ten nick. Oczywiście, że go zna, no bo to jest mój profil na PS Plusie. Nice. Nawet Jaloru nie rozumiem. Nie click again. Focus. Matko, ej, ale w ogóle dla mnie to jest jeszcze większy mindfuck, bo jednocześnie ja jestem teraz na żywo, transmituję do was i wy możecie dawać guidance me, ja jej, a ona będzie dostawać jeszcze od innych postaci generalnie. To jest cała siatka kontaktów. Normalnie jakbyśmy byli jedną wielką korporacją. A to jest end user. Trzeba mu sprawić przyjemność. Czyli podsumowując. Ta żarówka, którą znaleźliśmy, to jest nowe słońce, które trzeba zanieść na szczyt wieży, gdzie była wcześniejsza żarówka, ale jej energia, czy ten pierwiastek zwany fosforusem, nie wiem, czy to jest po prostu fosfor, nie wiem, jak się po angielsku pisze fosfor, się wyczerpuje i w momencie, kiedy zgaśnie ostatnie światełko w tym świecie, to po prostu świat... Znika, koniec. Już wtedy nie będzie dało się go uratować. Więc trzeba się spieszyć do wieży, żeby odłożyć żarówkę. W sensie słońce nowe. To podsumowuję wam też na YouTubie, bo prawdopodobnie przyspieszyłem wam tą rozmowę, bo była długa, a ja nic nie mówiłem.
no to naprawdę ktokolwiek sprawia, że ci saviorsi się pojawiają, mógłby się trochę czasem bardziej pospieszyć niż czekać na moment, aż wszystko prawie umrze. Co to jest, potop? Ktoś się bawi? Jezu, nie mogę. Nie mogę mówić takich rzeczy, bo to będzie jak hejt na religię. Ja po prostu znam tę historię. Nie tak, że jestem hejterem czy coś. Fringe right now, the Barents. Tak, chcę mapę. Daj mnie. Jezu, myślałem, że mnie przytuli albo coś. Trochę to creepy było. Chcesz żarówkę? O, a może mogę ci przywa- mogę mu przywalić? No. Dobra, nie mogę. Nie mogę robić rzeczy. A co to jest? Ona będzie mnie dosłownie pytała o rzeczy. I ja cię sunę. The new friend, Prophet Bot. Aha. Patrz, jak jestem mocny, Niko. Patrz! Patrz, co zrobiłem. Podniosłem robota. Znaczy, podniosłem rzecz, której nie mogłeś dotknąć. Wyjdź do pulpitu, będziesz mieć nową aplikację. Okej. Okay. Badges. O, mam badges na przykład. Okej. Okay. Pewnie nie mogę za to za bardzo odbierać rzeczy, ale spoko. Friends. Okej. Okay. It's not around. The prophet likes to spend his time standing around. Wait. To dobre. Jego przeznaczeniem jest czekać na Mesjasza. A jak akurat nie ma Mesjasza, na którego może czekać, to lubi po prostu w wolnym czasie na niego czekać. To dobre. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, dotknijmy komputerka tradycyjnie. Włączyłem. Okej. Okay. Przydałby się prąd w takim razie. Ale prądu raczej nie będzie, bo mówimy o tym, że ten świat tutaj średnio jest naładowany. Management. Dobra, muszę coś zobaczyć. Faded poster. Okej. Okay. No to rozumiem, że będę musiał też znaleźć sobie jakiś sposób na to, żeby przejść przez te... All workers. O! Phosphor shrimp spawn period. Dispatch ASAP. Outpost. Dobra, mogę zmienić wallpaper. Nie sądzę, żeby to miało coś wielkiego zrobić, ale zobaczę. Czy ten wallpaper nie ma... Lecimy dalej. Czy czasem na tych wallpapersach nie będzie czasem jakiejś wskazówki? Trzeba patrzeć. Ale raczej nie. Nowa tapeta. No, niedokończone. A, unreadable. Myślałem, że może nie dopisał do końca, bo bateria mu siadła. No to bierz! A chyba, że... Mogę to rozbić? Nie? A jakby... Może tak? Nie? Myślałem, że można to wziąć, bo wydaje się, żeby... Kurde, żeby się to przydało. No dobra. Okay. No, to nie ta buteleczka? Może ja mogę to wziąć? Nie, tylko te rzeczy.
specyficzne mogę brać. Ale ja się nie spieszę, w razie czego to będę leciał dalej w przyszłym tygodniu, po prostu nie będzie ankiety. Jak mi się spodoba oczywiście, bo może być tak, że mi nie wejdzie mi aż tak, żebym chciał grać dalej na streamie. Nie chcę lecieć na szybko też, bo to fajnie się śledzi, nie? No nie roz... Co? Flatten it. Okej. No wydawałoby się, że to taki dobry pomysł. Na razie to mam wrażenie, że tutaj nie będzie za bardzo żadnych ludzi. A to dlaczego? Bo już wcześniej było wspomniane, że zamieniali pojedyncze osoby nawet na wysokich stanowiskach, na roboty, więc... Na razie daje mi to takim vibe'em, że ludzi już dawno nie ma. To mi przypomina jedną grę. Nie wiem, czy jest starsza, czy nowsza niż ta, raczej nowsza. Ale przypomina mi jedną grę. No. Moment, czy ja już wszystko tutaj zrobiłem? Idźmy dalej. Nie wiem, jak dla mnie wszystko to brzmi jakoś naciąganie. To jest tak duże miasto i miałoby aż taki problem, że jedna opcja na kupienie biletu to aplikacja? Nie wierzę w to. O, to fabryka jakaś. Myślałem, że wchodzę do zamku, a to jest fabryka jakaś. Dobra, tu nic nie ma. Let's go up. Roboty tutaj składali? Tak. No to wychodzi. Ale creepy. Działa to. Bo akurat miałem ją wybraną, no. Ja to byłoby bardzo ciekawe. Chciałbym to zobaczyć. Animację tego, co ci się dzieje, jak to się dzieje. Not gonna finish that sentence. O! That was scary. Co zrobiłem? Crowbar! Stworzyłem crowbar! To prawdopodobnie Pride Open. Teraz mogę otworzyć tamtą skrzynę. Crowbar! Yeee! Machine part. Solar battery. O! Broken battery. Ciekawe, czy mogę ją naprawić. To jest solar, czy mogę tak? Tak, potrzebuję baterii. Znaczy prądu. Tutaj było to urządzonko. Może ono je naładuje. Nie. Tak? A, czy nie mogę teraz... Kurde. No bo rozumiem, że tutaj generalnie to jest kwadrat, który mogę włożyć tutaj. Tylko, że potrzebuję naładować to prądem jeszcze. Dobra, to idziemy dalej. Idź, utwórz skrzynię. Co to, Minecraft? Żebym craftował skrzynię? Tak się spodziewałem, że będzie mi maska potrzebna. Dobra, a gdzie je trzymacie? Bo chyba nie zrozumiałem z tego opisu. Gdzie są te maski? Dobra, tam coś się świeci, ale będę szedł cały czas prawą ścianą, bo jak nie będę się pilnował zasady, to się zgubię. Spoko. Ale cały czas jest mowa o tworzeniu tych robotów. To jest niepokojące o tyle, że właśnie... Nie słyszałem jeszcze jednej dobrej historii, w której ludzie stworzyli roboty i te roboty tak sobie miło kontynuowało egzystencję razem z ludźmi do samego końca. Matko, fast travel. O, mam tutaj tych rzeczy. Tam jest jeszcze jakiś budynek, który mogę odwiedzić potencjalnie. Sign here. Okej. Okay. Head engineer. Ale ten head engineer pewnie już dawno to jakby nie inżynieruje. On już nie żyje. Albo się wyładował. Bo z tego co pamiętam, on jest robotem. Thank you.
Czy to jest R za Scarlet? Ktoś oglądał Fairy Tail? Ale dobrze, Niko jest bardzo... No, ma pazurek, że tak powiem. Czy to naprawdę jest jakaś różnica dla ciebie? No, a... Ciekawe, ciekawe. To znaczy, że w świecie, z którego ona pochodzi, on pochodzi. W świecie, z którego Niko pochodzi, istnieją też koty. Co? Okej. Decay. Pamiętacie mapę? DK, bardzo fajna mapa, GD. I tak powstał boss Undertale'a. The Tower. No byłoby fajnie, no bo generalnie ja do tego trochę dążę. Tak, też zauważyłem to powiązanie, ale już nie nawiązywałem po raz kolejny do GD. Tu coś świeci, chcę. No, rzecz tu jest. No. Screwdriver! Dobra, to są też rimpy, o których była mowa, te z blue fosforem. Rozumiem, że to... zastanawiam się jeszcze, czym dokładnie są te shrimpy. Ja mogę zagrać. Metal. To roboty też śpią. Bardzo na podobieństwo ludzi są stworzone. W ogóle to jest częste w jakichś tam tworach fantastyki, może bardziej science fiction, że tworzy się roboty właśnie na podobieństwo człowieka, razem z wolną wolą i całym tym syfem, którego nie potrzebujemy. Znaczy, uważam, że oczywiście to jest potrzebne i ciekawe w nas ludziach, bo dzięki temu możemy kreatywnie tworzyć więcej rzeczy, nie? Natomiast jak już tworzymy roboty, które z zasady mają być narzędziem do pomocy nam, to dawanie im tej świadomości jest bez sensu. Bo on w ten sposób może mieć swoje wątpliwości. Ale nie potrzeba więcej ludzi. Ludzie są bardzo niewydajni w czymkolwiek. Jesteśmy po prostu niewydajnym gatunkiem. Tak, to prawdopodobnie trafiłaś do łaźni parowej. Wiem, byłem tam wczoraj, nie jest fajnie. 100% wilgotności i 90 stopni, przepraszam, 60 stopni w temperatury, to jest bardzo złe połączenie. Nie polecam. Theme. Ale nie mogę tu wejść, bo muszę znaleźć heady... Tak. To gadałem z nią, ale nie wspominaliśmy o tym, więc... Okej. Okay. No dobra, niech będzie. Lećmy. Rzecz. What's left of the camera anyway? Dobra, mamy kamerę. Co mogę z nią zrobić? Screwdriver. Tak. Done. Lens. Fajnie. A, screwdriver mi się... Dobra, nie mam już screwdrivera, jest okej. Okay. Lecimy dalej. No to skąd mnie... No dobra, no, mogłem wiedzieć. Sorry.
Aha, to dzięki. To może idź stąd, a ja będę udawał, że nie zrobiłem niczego, co nie jest legalne. Safety violation. Come on! Musisz być taki grzeczny. My mamy uratować świat, nie możemy się przejmować. Safety violation. Na pewno nie będę tak w stanie płynnie nawiązywać do Undertale'a, bo to już było bardzo dawno, jak ja w ogóle miałem z nim kontakt. Dobra, weźmy, zobaczmy, co to jest. Six digit codes. Nie pamiętam żadnych kodów. Pewnie powinienem pamiętać jakiś kod, który był zakodowany w, nie wiem, w jakichś słowach. Ale nie pamiętam. Dobra, to już byłem. A może chwila. Haha! Dobra. That was fast. Yeah! Charge battery. Dobra, jestem kozakiem. Tup, 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 tup. Ech, zabrze każdym razem musisz to wybierać. No niby spoko, no. Dobra, co się stanie? Ło! Świeci! Got shocked. Not fun. Dzięki. Spoko. Roboty żyją. I am functional. Dobra, tylko czy coś tutaj jeszcze ma jakiś większy sens? A komputer włączyłem, właśnie. I am functional. I can walk. Sweet. Dobra. Co? Czemu? Tak, potrzebuję. Skąd wiedziałeś? No tak myślę. No i mówiliście, że nie będę musiał przeszukiwać. No. O matko. Dobra, tak szczerze. To pewnie to będzie gdzieś tu, co? One shot takes, to tego nie było tu. O, o. Got message to you, I'm afraid I must. Do I have also. Look for. Metal safe in the quarry. Dobra, to wiem. O to chodzi. Ocean, dobra. Code you need is. Dobra. Zróbmy tak. Patrz! No ja... To nie możesz pamiętać, niestety. Wow, it worked! No, a mogę z tobą rozmawiać? To ci powiem ogólnie, no bo... Nie widzę powodu. I had some help. No. Dzieciaczkowi lepiej powiedzieć coś takiego. Don't worry about it. Okej. Okay. Przydałaby się taka gra w bardzo w takim stylu jak ta, tylko żeby jeszcze właśnie wykorzystać AI, żeby móc dosłownie wpisywać co chcesz i rozmawiać z tą postacią. Fajnie by było, co? Nie znam języka. What the fuck? Będziecie mnie straszyć teraz, tak? What is that? Mogę to kliknąć sobą? Nie bardzo. Ta notka. O, mam maskę. Okej. Okay. Strange journal. A mogę go przeczytać na przykład? Nie? No dobra, to nie.